Witajcie, jestem Łukasz Kielban z Czasu Dżentelmenów. Jeśli kształtujecie swój styl w kierunku klasycznej męskiej elegancji, z czasem zaczniecie gromadzić większe ilości ubrań dobrej, wysokiej jakości, o które będziecie chcieli odpowiednio zadbać. A przy dbaniu o odzież kluczową rolę odgrywa jej sposób przechowywania. Dobrym przykładem są krawaty. Kiedy mamy jeden, dwa, może trzy, zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób one są przetrzymywane w garderobie, w szafie czy na półkach. Ale kiedy już mamy ich 10, kilkanaście, a to wcale nie jest takie trudne, żeby tyle zgromadzić, bardzo ważne jest, żeby przemyśleć, w jaki sposób będziemy je przechowywać. I dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kilka takich sposobów, a przy każdym z nich podam jego wady i zalety. W miarę kompletowania swojej garderoby będziemy zbierać coraz to nowe, różniące się od siebie krawaty. Może to być jedwabna, formalna satyna, albo klasyczny, również jedwabny żakard. Jeśli byśmy chcieli się wyróżnić, możemy sięgnąć po grenadynę, która również jest jedwabna, chociaż przypomina zupełnie inną tkaninę. Na mniej formalne okazje świetnie sprawdzi się wełna, która przez to, że jest bardzo matowa, wydaje się być mniej oficjalna. Mogą to być krawaty zwracające uwagę, takie jak na przykład z wyszywanymi zwierzętami, albo po prostu kupimy kolejny, bo nam kolorystycznie będzie pasował do innych ubrań. Wszystkie prezentowane krawaty w tym filmie pochodzą od marki Nonchalant, partnera tego filmu. Zwróćcie na nie uwagę podczas oglądania, a pod koniec opowiem Wam o konkursie, w którym będziecie mogli wygrać jeden z nich. Zacznijmy od tego, jak nie przechowywać krawatów. Wielu mężczyzn luzuje zwyczajnie węzeł, zdejmując krawat przez głowę, żeby w ten sposób odwiesić go z powrotem do szafy i później nie musieć się przejmować zawiązywaniem węzła ponownie. Jest to duży błąd, ponieważ długo zawiązany krawat pod węzłem nabierze takich zagnieceń, że będzie nam bardzo trudno je później usunąć. Po drugie, powinniśmy zawiązywać każdorazowo krawat pod kątem odległości między kołnierzykiem a paskiem od spodni, a nie każde spodnie mają pas w tym samym miejscu. Nie muszę chyba dodawać, że zwykłe rzucenie takiego krawata na półkę czy do szuflady także nie jest dobrym pomysłem. Więc przejdźmy teraz do sposobów na takie przechowywanie krawatów, żeby nie uszkodzić ich z czasem. Na początek najprostszy ze sposobów, czyli rozkładanie krawatów na płasko. Ma on wielu zwolenników, ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby tak leżący krawat mógł jakkolwiek się uszkodzić. Zwłaszcza, że zagięcie wypada mniej więcej gdzieś w obrębie kołnierzyka czy węzła, więc nawet gdyby w tym miejscu krawat przyjął jakieś zagniecenie, które byłoby trudne do usunięcia, nie będzie tego tak naprawdę widać. Jeśli mamy odpowiednio długą szufladę albo półkę, możemy po prostu krawat chwycić połowie i na płasko położyć go razem z innymi krawatami. W ten sposób będą bardzo ładnie i wyeksponowane i na pewno nic im się nie stanie. Gdybyśmy natomiast nie mieli aż tyle miejsca, możemy po prostu odmierzyć odległość krawata od kołnierzyka i taką długość krawata zostawić niezagiętą, a zwyczajnie później złożyć jego resztę i dzięki temu ta wyeksponowana część nie będzie w żadnym miejscu zagięta. Ta metoda ma jednak pewną poważną wadę, ponieważ kiedy będziemy odkładać inne krawaty w ten sposób, wyciągając coś ze spodu, na pewno narobimy trochę bałaganu i będziemy musieli za każdym razem tutaj sprzątać. Dlatego moją ulubioną metodą jest zwijanie krawata w ślimaka, takie rolowanie. Takie krawaty zajmują niewiele miejsca, mniej więcej 10 na 10 na 10 i pozwalają na ładne ułożenie się w małej przestrzeni. Co więcej, dzięki temu, że są w tak kompaktowy sposób zwinięte, łatwo je wyciągnąć, łatwo też je znaleźć w gąszczu innych krawatów. Technika zwijania krawatów nie jest wcale skomplikowana. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby nie używać siły. Zakładamy sobie na środkowy palec dłoni krawat mniej więcej po środku, przy czym zostawiamy szerokie końcówki nieco więcej i delikatnie owijamy ten krawat wokół swojej dłoni, nie używając siły, tak jak już mówiłem. Dzięki temu powstanie nam ładny, zgrabny ślimak, niezbyt ciasny. W środku pozostanie jeszcze sporo miejsca, tak żeby ten krawat nie uszkodził się, nie zagiął nigdzie i w ten sposób możemy go odłożyć i przechować. Zwijanie krawatów w ślimaka ma tę zaletę, że zajmuje mało miejsca, łatwo je wówczas wypatrzeć i wyciągnąć. Natomiast minusem jest to, że kiedy taki ślimak leży sobie na półce albo w szufladzie, może przypadkiem się rozwinąć i nam narobić bałaganu, przez co będziemy musieli za każdym razem jakoś tam to sprzątać. Dlatego przydatne są bardzo przegródki na takie krawaty i niestety bardzo trudno
taki regalik albo takie przekrótki do szuflady kupić w sklepach. Dlatego ja sam takie wykonuję na swoje potrzeby i Wam polecam, ponieważ praca w drewnie czy w jakimś innym materiale, z którego dałoby się zrobić takie przekrótki, to sama satysfakcja, a efekty są bardzo fajne. Spójrzcie tylko. Tak przechowywane krawaty na pewno się same nie rozwiną, dlatego pozbawiają nas podstawowej wady zwijania, rolowania krawatów. Te przegródki wykonałem ze sklejki, samemu robiąc nacięcia piłą ręczną. Przegródki mają rozmiar mniej więcej 10x10, co idealnie pasuje do wszystkich rozmiarów krawatów dostępnych na rynku, jak i do poszetek i rozwiązanych muszek. Jeśli natomiast nie macie odpowiednio dużej szuflady, możecie skonstruować cały regalik, który idealnie pomieści krawaty w tym samym rozmiarze przegródek i będziecie mogli go powiesić na ścianie. Na kanale możecie znaleźć film, w którym dokładnie pokazuję, w jaki sposób skonstruowałem ten regalik. Dobrym rozwiązaniem na przechowywanie krawatów może być też skorzystanie z takich wieszaków specjalnie zaprojektowanych do tego celu. I tutaj mamy ich dwa rodzaje. Jeden przypomina drabinkę, a drugi bardziej klasyczny wieszak ze słupkami, na których wieszamy te krawaty. Jeśli chodzi o ich plusy i minusy, no to na pewno do plusów tego klasycznego wieszaka zaliczymy to, że jest dwukrotnie bardziej pojemny od drabinki. Z kolei drabinka w większości wypadków będzie znacznie tańsza od tego rozwiązania, co może być atrakcyjne dla osób, które dopiero kompletują swoją garderobę. Jeśli chodzi o korzystanie, to zdecydowanie postawiłbym na ten wieszak, ponieważ jest w nim łatwiej przeglądać te krawaty i zdecydowanie łatwiej je ściągać. W tym z kolei, żeby ściągnąć krawat, musimy się troszeczkę nagimnastykować i nie będzie to aż tak bardzo komfortowe. Niemniej, nawet taka drabinka będzie dobrym rozwiązaniem po to, żeby po prostu posortować swoje krawaty i odpowiednio przechować. Na koniec mam dla Was jeszcze radę, jak przechowywać krawaty w walizce podczas podróży. Można dostać w sklepach etui na krawaty, przy czym moim zdaniem cena nie jest współmierna do jakości ochrony, jaką serwują te akcesoria. Dlatego spokojnie możemy przechowywać krawaty, jeśli dobrze je umiejscowimy w walizce, tak żeby nic im się nie stało. Możemy co prawda rozłożyć je na płasko, ale jeśli ubrania nie będą dostatecznie dobrze zabezpieczone, ten krawat może podczas podróży zmienić swoje położenie i wtedy się wygiąć. Dlatego ja polecam złożyć marynarki, tak jak pokazywałem to w jednym z moich poprzednich filmów na temat pakowania marynarki do walizki, i zwinięte w ślimaka krawaty włożyć w przestrzeń, która powstaje po obu stronach kołnierza w górze tej walizki. Tej przestrzeni już więcej nie zajmujemy, walizka natomiast ma nóżki z tej strony, więc jak będzie stała na krawatach, nic nie będzie leżało. To już wszystkie sposoby, które dla Was na dzisiaj przygotowałem, ale to jeszcze nie koniec. Wraz z marką Nonchalant, producentem tych krawatów, przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać aż 3 bony zakupowe na wartość 200 zł, za które kupicie przynajmniej jeden z tych krawatów razem z kosztami przesyłki. Zadanie konkursowe polega na tym, żeby zrobić zdjęcie własnemu sposobowi przechowywania krawatów i wysłać mi na adres cg.konkurs@gmail.com. Oceniał będę jakość fotografii, jak i pomysłowość autora, ponieważ pomysły mogą być i dowcipne, i w pełni na poważnie. Nie będę natomiast brał pod uwagę tego, jakie krawaty zostały wykorzystane do wykonania zdjęcia, więc nie przejmujcie się tą sprawą. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie w opisie tego filmu, jak i na blogu czasdżentelmenów.pl. Link również znajduje się w opisie. Zachęcam Was, ponieważ krawaty Nonchalanta są naprawdę ciekawe, mają bardzo fajne wzory, jak i tkaniny. Zwłaszcza wełniane krawaty wyróżniają się na naszym rynku. A polecam również uwadze krawaty ze zwierzętami. Ja tutaj mam bażanty, ale w sklepie nonchalant.pl znajdziecie też jelenie, zające, psy i tym podobne. Aha, i bym zapomniał. Każda osoba, która nadeśle swoje zgłoszenie, otrzyma później 5% zniżki na zakupy w sklepie nonchalant.pl, bez względu na to, czy jej praca zostanie wyróżniona albo czy wygra. Zatem ja już na tym kończę. Wydajcie mi znać w komentarzach, czy ten film Wam się podobał. No i tyle. Pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!